na tapecie oto takie buty. Sprane enki, granat już prawie nie przypomina granatu. Drugi but też. Chcę Wam pokazać, jak możecie sobie sami pomalować buty, wyczyścić i pomalować buty zamszowe. Co nam będzie potrzebne? Szczotka, taka sztywna, żeby je wyczyścić. Później gumka. Gumka, żeby dobrze wyczyścić zamsz. Tutaj jest troszeczkę problem, ponieważ te buty były wcześniej wyprane. Postaram się jakoś tutaj, jakoś ten zamsz doprowadzić do dobrego stanu. Na koniec szczotka do zamszu, do nubuku. No i oczywiście farby. Użyjemy tutaj jedną buteleczkę farby bordowej oczywiście do zamszu i granatowej. A więc pierwsze co robimy... Mam już buty na swoich takich prawidłach, żeby skóra tutaj się wyprostowała, żeby buty nabrały kształtu. Zapewne nie macie takich prawideł, to wystarczą zwykłe plastikowe albo drewniane. A więc buty były wcześniej prane w pralce, więc nawet nie trzeba tego szczotką robić. Ale zobaczcie, jak zamsz tutaj na tej stronie jest w strasznym stanie. Pierwszym etapem czyszczenia jest właśnie, albo drugim etapem czyszczenia jest użycie gumki. Gumka, specjalna gumka do zamszu. Ta gumka akuratnie pięknie się złuszcza razem z brudem. Lewy but w porównaniu do prawego, to zamsz na prawym jeszcze przypomina zamsz, natomiast na lewym bucie to wygląda jak skóra gładka.
możemy zacząć malować. Farbkę już mam przelaną do szklanego pojemnika. Buty przygotowane. Mokra szmatka do wycierania, jeżeli by nam coś zachlapało się. Jeden sztywny pędzelek grubszy. Jeden cieńszy. To zaczynamy malować. Farba w zamszu ładnie wsiąka. Nie musimy mocno dociskać. W ten sposób delikatnie, pomalutku nakładamy farbę. Podstawkę nam. Butów, podeszw, tutaj nie, żadnych elementów nie obklejamy taśmą, ponieważ ta farba ma to do siebie, że jakby się dotknęło pędzelkiem do taśmy jakiejś malarskiej, która zasłania element, który ma nie być pomalowany, no farba by została zasana i wtedy by nam poplamiło jeszcze bardziej element, który nie chcemy, żeby był pomalowany. Pędzel, włosie pędzla musi być sztywne, abyśmy mieli całkowitą kontrolę, żeby, bo miękki pędzel by nam się rozchodził w różne strony, by mogło nam pobrudzić elementy, których nie chcemy, żeby były pomalowane. Natomiast sztywny pędzel pozwoli nam dobrze kontrolować, gdzie co ma być pomalowane. Mały pędzelek też sztywny jest i na dodatek poobcinany został, tak żeby te włoski były bardzo sztywne, żeby pozbyć się tych miękkich, długich włosków.
Nakładamy farbę, mocząc pędzelek, ale jakiś tam nadmiar farby obcieramy o boki naczynia, żeby za dużo tej farby jednak nie nanosić. Ja już prawie 2 lata nie robiłem żadnej renowacji, ponieważ nie mam na to czasu. Zajmuję się głównie naprawami, że tak powiem, mechanicznymi obuwia. Pokazuję Wam, że jeśli macie troszeczkę cierpliwości, trochę czasu i chęci, możecie sobie samemu pomalować, odnowić takie buty. Efekty zawsze będą uzależnione od tego, w jakim stanie był but przed malowaniem. Czy tak jak w tym przypadku był wyprany niestety w pralce bez czyszczenia mechanicznego, co wtedy ta skóra niestety bardzo traci na jakości. Dlatego ważnym etapem jest czyszczenie. Najlepiej nie prać butów. Wpierw wyczyścić gumką bardzo dokładnie. Nawet kilkakrotnie, żeby większość zabrudzenia usunąć mechanicznie, wyszczotkować. Dopiero później, jeżeli zostaną jakieś plamy, jakieś zabrudzenia, można czyścić za pomocą środków, już jakichś szamponów czy innych detergentów do obuwia. Ale najlepiej zawsze jest mechanicznie. Skóra też zamszowa jest w jakimś stopniu natłuszczona, co sprawia, że jest elastyczna i nie pęka. Natomiast jak wypierzemy takie buty w pralce, to niestety jakieś tam natłuszczenie tej skóry zostaje wypłukane. I później często zdarza się tak, że zamsz czy nubuk zaczyna się rozrywać w jakichś miejscach na zgięciach przy zelówce. Tak.
A więc tak. Mamy już pierwszy but pomalowany. Teraz oczywiście na pomalowany tylko na bordowo. Jeszcze tutaj tył granatowy musi być jeszcze osobno pomalowany. I zajmujemy się drugim butem. No, tutaj ta skóra była bardzo w złym stanie. Prawie jest gładka. Nie przypomina zamszu. I już widać różnicę. Już farba inaczej już się wchłania w tą skórę. Bardzo ważne jest, bo jeżeli ktoś wypierze buty w pralce z zamszu czy z nubuku, to później po wyschnięciu trzeba je oczywiście też wyszczotkować, żeby struktura zamszu, żeby zamsz ładnie wyglądał. Ale trzeba bezwzględnie użyć impregnatów olejowych przed zabezpieczeniem zwykłym impregnatem w postaci sprayu. Trzeba wpierw użyć takich olejowych impregnatów, których mieszanka olejków wniknie nam w skórę i ją troszeczkę odżywi. Musimy to później zwrócić w skórze. Jeszcze jedna zasada w malowaniu zamszu czy nubuku jest tak, że najjaśniejszy kolor nie da się butów przemalować. Zawsze lepiej dobrać troszeczkę minimalnie ciemniejszy odcień farby niż mamy oryginalnie. Nie możemy przesadzać z nakładaniem zbyt dużej ilości farby, ponieważ farba bardzo dobrze wnika w skórę. Jakbyśmy nałożyli za pierwszym razem za dużo tych warstw, mogłoby być tak, że to by wszystko przesiąkło do wewnątrz, zabrudziło nam środkową część buta, czego nie chcemy.
coś nam się zabrudzi, lepiej od razu wilgotną szmatką zetrzeć jest. Później nam będzie łatwiej to resztę usunąć. Dobrze. Jak but wyschnie, farba wyschnie na bucie, to ją wyszczotkujemy tą specjalną szczotką do zamszu, do nubuku. I stwierdzimy, czy nakładać drugą warstwę, czy nie. Ale ja zazwyczaj nakładam drugą warstwę farby, a mi nakładałem. Widzicie, ja sobie tego buta obracam tak, żeby łatwiej mi było nakładać farbę. Staram się, żeby łokieć ręki prawej, którą maluję, oparty był o blat stołu, żeby troszeczkę ustabilizować dłoń. No i pędzelek też dobrze jest sobie pochylić, żeby był pochylony pod pewnym kątem, ale to już sami sobie stwierdzicie, jak wam jest wygodniej malować. No i włosie pędzla ciągniemy za sobą. Nie malujemy, że tak powiem, pod włos szorstko. Dobrze, jeszcze tylko elementach, jak malujemy, to dobrze jest prawie, że całkowicie położyć pędzel. O, wtedy ładnie nam dojdzie do czubka. Nie musimy do samego końca dochodzić, bo jak sami zobaczycie, jak jest dobrze skóra wyczyszczona, to farba po prostu wnika w tą skórę bardzo, bardzo ładnie, bardzo szybko. No. A więc tak, już mamy pierwszą warstwę nałożoną farby bordowej. Ja teraz idę przelać z powrotem do buteleczki resztę farby, która nam została, wyczyścić pędzle, wleję farbę granatową i znowu wam pokażę, jak
następną część buta maluję. Mam już farbę granatową i zaczynam malować tył buta. Najlepiej zabezpieczyć stół przed malowaniem jakimś grubszym kartonem, żeby farba, która Wam się rozleje, żeby sobie wsiąkła w karton, żeby nie przenikła do stołu, do blatu, ponieważ tą farbę ciężko jest usunąć, wyczyścić. Jednego już mamy. Drugi bucik. Mam nadzieję, że film będzie dla Was wartościowy, że część z Was odważy się sama pomalować swoje buty. Jeśli widzicie w tym jakąś wartość, to podzielcie się tym filmem, udostępnijcie go, wyślijcie do znajomych. Będzie mi bardzo miło, że dzięki temu filmowi ktoś odważył się pomalować buty, zamiast wyrzucić je po prostu do kosza.
Dobrze. Więc tak, pierwsze warstwy są już pomalowane. Tutaj. Tak. Ten zamsz już wygląda lepiej. W tym prawym bucie tutaj aparat wyostrzy dobrze. O. Widzicie? Już jest o wiele lepiej. Tak. Jeżeli Wam troszeczkę farby wsiąknie tutaj w piankę Ewa, no niestety, trzeba to jakimś rozpuszczalnikiem delikatnie wyczyścić, a jeżeli nie da się wszystkiego wyczyścić rozpuszczalnikiem, no to wtedy trzeba troszeczkę papierem ściernym lekko na całości przeczyścić to mechanicznie. Jeżeli nie robimy tego na co dzień, no to no zawsze nam coś tam może troszeczkę zaciągnąć tej farby. Dobrze. Teraz farba będzie musi wyschnąć. Widzimy jakieś tam przejścia tutaj, że gdzieś jest jaśniej, gdzieś ciemniej, ale nie poprawiamy teraz na tym etapie pierwszym tego, ponieważ żeby dobrze to zobaczyć, to musi ta farba wyschnąć, musimy ją wyszczotkować, później te buty i dopiero wtedy ocenić, czy jeszcze raz malować, czy już może być. Teraz jakbyśmy próbowali jeszcze malować, coś poprawiać, to mógłby być taki efekt, że po prostu farba by nam za dużo byśmy jej nałożyli i by nam przesiąkła do wewnątrz buta, a czego nie chcemy. Drugą warstwę, jeżeli będzie taka potrzeba, to też pomaluję. Następnie po wyschnięciu będzie trzeba je dokładnie wyszczotkować, użyć tutaj impregnatu olejowego, ponieważ buty były wcześniej prane w pralce niestety i później dopiero po olejowym impregnacie, jak już to wszystko wyschnie, nałożę impregnat zabezpieczający. A więc już jest poprawa. Dziękuję bardzo za uwagę.